Powiem Ci o technice, którą warto, żebyś znał pod kątem tego, żeby Ci po prostu było lepiej w życiu, żebyś się lepiej komunikował z ludźmi. Mniej więcej 2 tygodnie temu, jak robiłem spotkanie w Lublinie, opowiadałem tam o jednej technice, czyli o czubku nosa, o tym, żeby mówić do danej osoby w ten sposób, żeby widzieć, na co ona patrzy, żeby kogoś do czegoś przekonać, a patrzeć na czubek jego nosa, żeby wiedzieć z punktu widzenia tej osoby, dlaczego to jest dla niej korzystne, a dlaczego nie. Nie dlaczego ty coś chcesz zrobić, nie panie, daj mi pan, co im pan daj? Daj mi pan stówę, tylko trzeba wytłumaczyć, dlaczego ktoś ma ci dać stówę. Jak mu wytłumaczysz, dlaczego ktoś ma wartość tego, że ci da stówę, to wtedy masz większe prawdopodobieństwo tego, że tą stówę dostaniesz, jeśli byś akurat na to patrzył. Ale słuchaj, żyjemy w społeczeństwie, żyjemy między ludźmi, więc non-stop komunikujesz się z ludźmi, non-stop są ludzie wokół ciebie i to, co w życiu osiągasz albo czego nie osiągasz, to zależy od tego, jak ty jesteś w stanie dobrze się z nimi komunikować. Prosta sprawa. Ok, co do tej techniki. To jest podobna do tego z czubkiem nosa. Zacznij teraz przyglądać się bliżej ludziom, osobom, z którymi rozmawiasz, pod kątem szukania, czego te osoby potrzebują w życiu, co te osoby kręci, jakie te osoby mają hobby, jakie przyjemności ich pociągają, co dla nich w życiu jest ważne. Bo jak ty będziesz rozmawiał z prezesem jakiejś firmy, ze swoimi pracownikami, ze swoimi dziećmi, z panią w sklepie, z kimkolwiek na ulicy, to po pierwsze czubek nosa, a po drugie przyjrzyj się tej osobie i zastanów się, na czym tej osobie zależy, co jest ważne dla tej osoby. I to nie jest takie trudne do zauważenia, do usłyszenia, bo wejdziesz do prezesu do gabinetu prezesa, zobaczysz na ścianie jachty na przykład, model jachtu na biurku, to nie idziesz do prezesa i nie przedstawiasz mu swojej oferty, tylko zaczynasz od jego pasji, zaczynasz o tym rozmawiać. I to nieważne, czy to będą jachty, może będzie po prostu stał, nie wiem, model samolotu, może zobaczysz kije golfowe, to będziesz wiedział, co jest pasją tej osoby, co tą osobę kręci. I teraz, jak ty chcesz mieć dobry kontakt z tą osobą, to porozmawiaj właśnie o tym. Popatrz sam na siebie. Jeśli są rzeczy, które Ciebie interesują. I teraz jeśli ja będę do Ciebie mówił o tym, co mnie interesuje, co ja zobaczyłem, co ja przeżyłem i tak dalej, to Ciebie to guzik obchodzi. Ale jeśli ja powiem to pod kątem Twojej pasji, pod kątem Twojej przyjemności, pod kątem Twojego czubka nosa, ja zobaczę, co Ciebie kręci, będziesz mnie kochał na wieki wieków. Amen. Tak to właśnie wygląda. I teraz tak, możesz popatrzeć na to właśnie w ten sposób, że o, jest to jakaś tam wredna manipulacja, ktoś chce zrobić mi siano w głowie. Wiesz co, to okej, ja zaraz powiem, co to jest według mnie manipulacja. Według mnie to są normalne stosunki międzyludzkie. To są normalne rzeczy, żeby rozmawiać z ludźmi, jak człowiek z człowiekiem, a nie myśleć tylko o tym, o właśnie o sobie, o swojej korzyści. Jest to kwestia nauczenia się specyficznego sposobu właśnie patrzenia na rozmówców. Patrzenia na to, co jest ich motywatorem, co tą osobę kręci. Powiedziałem o policji. Widzisz, i zacząłem od tej technice manipulacji. Dobra, jest taka metoda manipulacji, która, no można powiedzieć, że jest metodą manipulacji, bo uszczupla dochody państwa, bo nie płaci się mandatów, jak, no oczywiście trzeba znać tą technikę i trzeba ją w odpowiedni sposób zastosować, ale jak się zastosuje, to no nie płaci się mandatu. Ale to powiem we wtorek, jak będzie 100 tysięcy. Więc co to dla mnie jest manipulacja? To, co przed chwilą Ci powiedziałem, ja tu uważam, że to jest, nazwałbym to językiem wpływu, tak? A manipulacja dla mnie to jest coś, co robią na przykład niektórzy politycy, ale nie tylko politycy, bo są też, mafia na przykład w ten sposób działa, ale porównanie dałem. Jak oglądałeś Ojca Chrzestnego, to możesz wiedzieć, albo interesujesz się polityką. Może słyszałeś o tym, że zbiera się haki na kogoś, że się szuka różnych brudów, grzeszków i szuka się tego, co ktoś, niewygodnych prawd jakichś dla kogoś.
po to, żeby albo kogoś potem szantażować, albo żeby to wykorzystać do czegoś tam. I no, dla mnie to jest manipulacja, bo dla mnie to jest no, bardzo nieładny sposób wpływania na kogoś. Delikatnie to, bardzo delikatnie to ujmując. Niemniej, jak popatrzysz na historię, jest mnóstwo rządów, które powstały dzięki temu, jest mnóstwo rządów, które upadły dzięki temu. Ja nie mówię w tym momencie tylko o Polsce, ale gdzie popatrzysz przez świat, to tak jest. I to nie jest tak, że takiej wiedzy nie ma, bo taka wiedza jest i tej wiedzy jest dużo. I są ludzie, którzy to stosują świadomie, są tacy, którzy o tym nie mają pojęcia, a też to stosują. Jestem pewien, że też znasz całą masę technik wywierania wpływu jakiś tam, tylko że nie zdajesz sobie z tego sprawy. Nawet może czytałeś w podstawówce sposób na Alcybiadesa. No, to też była jakaś tam technika podejścia do tego profesora. Okej. Konkurs. Miesiąc temu ogłosiłem konkurs na konkurs, żeby osoby, które podadzą najfajniejszy konkurs, dostaną nagrodę. Więc teraz będzie jedna z tych osób podała coś takiego, żeby napisać w komentarzu z filmów, które do tej pory zobaczyłaś na moim kanale, trzy takie filmy, które cię najbardziej zainspirowały do czegoś, albo widzisz, które wywarły na tobie wpływ i dlaczego. I najlepsze trzy zróbmy, najlepsze trzy komentarze, które będzie mieć najwięcej ocen, najwięcej komentarzy pod komentarzem. Przejażdżka nowiutkim, błyszczącym Nissanem GT-R-em. Godzinka w Warszawie. A teraz muszę zrobić jeden bajer, ponieważ mam problem z mówieniem, to zadziałam wizualnie, a żeby zadziałać wizualnie, to muszę wziąć urządzonko, sorry, ale tak... Mam takie urządzonko, które przyznam, że nie wiem do końca jak działa. Chyba nie działa. O! O! Jak używałem tego w domu, to omal ściany nie przestawiłem. Ale chcę ci pokazać Warszawę. Z lotu ptaka wieczorem. Jak to uruchomię i przeżyję. Jak nie przeżyję, no to trudno. To miło cię było spotkać. Dobra, to się robi jakoś tak. Już się dowiedziałem, że powinienem mieć kontroler. Wow. Nagrywanie. Więc to wylecę tylko do góry, nie będę tym poruszał się za bardzo, bo jestem w mieście, więc co mi wolno, to mi wolno, a przeczytałem sporo mi nie wolno. Wow, nieźle to wygląda. Wybacz, że tak wolno będzie, ale obsługuję to drugi raz w życiu. Ale czad. Czekaj, muszę ci pokazać. Uwaga, popatrz. To jest gdzieś, czekaj, gdzie to jest? Tam.